Jest ich dużo więcej. 5 z zachodu, 5 z południa. Strasznie uparci. Może wiesz, kto to? Jesteśmy zabójcami. Wciąż zabijamy. Teraz inni chcą naszej śmierci. Chyba masz rację. Chodźmy. Już są. Do diabła. Nie macie już dokąd uciec. Gincie. Zabić ich. Co tu? Przecież dostał. To boli, durnie. Łapać ich. Noszą kolczugi pod ubraniem. Kanbei Inoue? To zemsta za zabicie mego pana, Kiyomasa Kato. Skoczyli. Chyba uciekli. To za wysoko, na pewno zginęli. Nie znasz ich tak jak ja. Puść mnie, Azumi. Wszyscy nasi zginęli. Zostaliśmy tylko my. Zabijemy Sanada Masayukiego i zakończymy misję. Nie umrzesz tutaj. Dalej. Azumi 2. Miłość lub śmierć. Kanbei, co cię sprowadza?
Mój pan Kiyomasa zginął. Ci sami ludzie teraz szukają ciebie, panie. Tylko ty, panie, możesz poprowadzić tych z nas, którzy pozostali wierni rodowi Toyotomi. Przybyłem tutaj, żeby spytać, co zamierzasz. Co zamierzam? Tak. Chcesz znać moje zamiary, Kanbei? A gdzie byłeś, kiedy pan Kato walczył z zabójcami? Ten ból jest twoim odkupieniem. To także mój ból. Czujesz go? Nadal chcesz poznać moje zamiary? Zbyt mało wiem, żeby zrozumieć twoje myśli, panie. Musisz mi to wyjaśnić. Dziesięć lat temu Ieyasu Tokugawa wpędził mnie na górę Kudo. Nigdy z nim nie przegrałem bitwy. Wojna pomiędzy rodem Tokugawa i Toyotomi jeszcze się nie skończyła. Ojcze, wszystkim wiadomo, że ród Toyotomi skazany jest na przegraną. Zawsze mówiłeś, że nie będziesz niepotrzebnie tracił swoich ludzi. Nawet mój syn Yukimura zwątpił w moją siłę. Ojcze, zupełnie niepotrzebnie słuchasz podszeptu złych duchów. To Kunio z klanu Ueno Koga. Prawdziwy demon wojny. Młody pan Yukimura chyba nas nie lubi. Nie palę się do bezsensownej wojny. Prowokujesz ojca, bo chcesz walczyć? Uspokój się, Yukimura. Doskonała robota, Kunio. Skoro chcesz, natychmiast wyruszę do Osaki i dowiem się, co naprawdę zamierza ród Toyotomi. Wybacz, ojcze. W porządku, Nagara? Trzymaj się. To tu nasz mistrz czekał na rozkazy. Na pewno wkrótce się ktoś zjawi.
Właśnie tak, bardzo dobrze. Azumi? Naci? Jak teraz? Azumi, jesteś coraz lepsza. Muszę ci coś powiedzieć. Strasznie cię lubię. Czeka was trudna misja. Musicie być okrutni. Zabójca musi mieć żelazną wolę i serce z kamienia. Taka jest jego droga. Dobierzcie sobie partnerów. Azumi. Zabijcie ich. Chcę wykonać misję. Naci. To przeznaczenie. Nie. Co się stało? Pewnie jesteś głodny. Przyniosę ci coś do jedzenia. Jesteś bardzo dzielna. Azumi? Dziękuję. Poproszę coś do jedzenia. Proszę. Dziękuję. Nie ma za co. Nie ruszać się. Nie bierzcie nas za bandytów. Jesteśmy szlachetnymi rabusiami. Robimy to, żeby pomóc biednym ludziom. Właśnie. Pierwsza zasada brzmi: nie zabijaj. Jeśli będziecie dla nas hojni, to zostaniemy przyjaciółmi. Oddajcie nam wszystkie pieniądze. Nie ociągajcie się. No już. Dawać. Bez wygłupów. A ty? Nie mam pieniędzy. Więc oddaj nam swoje miecze. Nie będą ci już potrzebne. Chcesz mnie obrazić? Ty głupcze. Nic się nie stało. Dawać pieniądze. Oddajcie wszystko. A ty dokąd? Wychodzę. Dokąd? Śliczna. Wręcz urocza. Podoba mi się. Kinkaku?
Co ty wyprawiasz? Ginkaku, tylko popatrz. Naci. Jest urocza. Weźmy ją ze sobą. Przyrzekaliśmy bronić ludzi. Nie uganiamy się za dziewczętami. Chcesz się przyłączyć do nas? Tak, tak, właśnie. Zostaw ją. Worek z krwią psa. Udało się. Naprawdę wyglądałeś jak samuraj. Hej, Ginkaku. Dlaczego nie zatrzymałeś tej ślicznotki? To twarda dziewczyna. Mogła nas wszystkich pozabijać. Naprawdę? Azumi, to nasi. Jestem Hanzo Zigi. Przysłał nas wielki kapłan Nankobo Tenkai. Słyszałam o was. Ponoć jesteście bardzo dzielni. Zabiliście Nagasame Asano i Kiyomase Kato. Możemy uniknąć wojny. Wasza misja dobiegła końca. Dziękuję. Został jeszcze jeden. Masayuki Sanada. Nie uda nam się zabić Sanady. Jak to? Wynajął grupę podejrzanych ninja. Klan Ueno Koga. Nie należą do żadnej z 53 szkół ninjutsu. To zwykli zabójcy. Potrzeba armii, żeby z nimi walczyć. Nic nie zrobimy? Zabijemy Masayukiego. Wykonamy polecenie mistrza i wypełnimy nasze zadanie. Właśnie, zrobimy to dla naszych poległych przyjaciół. Czeka was śmierć. Mistrz kazał nam pozabijać się nawzajem. Ciągle powtarzał nam, że zabójca musi mieć serce z kamienia. Zabijaliśmy własnych przyjaciół. Nie oczekuję, że wrócę żywa. Rozumiem. Dokończcie misję. Pozwólcie, że pójdę z wami. Dobrze znam górę Kudo. Hanzo już wysłał swoich ludzi, aby śledzili każdy krok Sanady.
główny doradca Tokugały, kapłan Tenkai, znów nasłał na mnie swoich szpiegów. Nawet gołębie o tym gruchają, panie. Mordercy Tokugały dybią na życie starca. Czuję krew. To twój ulubiony zapach. Gdy byłem młody, były to szczęśliwe chwile. A teraz? Dla takiego starca jak ja, to niebezpieczna próba. Ile mi jeszcze zostało siły i pożądania? Zostaw to nam. Klan Uenokoga usunie wszystkich, którzy chcą cię zabić. Jesteśmy już na głównym trakcie. Jest podekscytowana. Chodźmy, Azumi. Co się stało? Spotkałam kogoś, kto wyglądał zupełnie jak Nachi. Nachi? To tutejszy rabuś. Ma na imię Ginkaku. Hej, chcesz się bić? Wybaczcie jej. Chodźmy stąd. Jeszcze wam pokażę. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Nie macie pieniędzy, ani krewnych, ani nawet własnego domu. Ale nie martwcie się. Od dziś będziecie lennikami rodziny Sanada. Ja, Rokumonsen, zostanę waszym dowódcą. Zabijemy tych, którzy pragną śmierci pana Sanady i pójdziemy na wojnę przeciwko Tokugałom. Pan Masayuki Sanada hojnie was wynagrodzi za wasze usługi. Kto chce zostać żołnierzem pana Sanady, niech tam przejdzie. Jestem Ginkaku, a ja Ginkaku. Wybierzcie najlepszych. Tak, panie. Ciekawe, co to za złoczyńcy. Szefie, naprawdę chciałbyś zostać żołnierzem Sanady? Wzięliśmy jego pieniądze. Mamy jedynie zabić tych morderców. Prawdę mówiąc, wcale nie lubię zabijania. W razie kłopotów zawsze możemy liczyć na Ginkaku. Ponoć zabiłeś setki ludzi. Kto, ja? W najgorszym razie zawsze możemy stamtąd uciec. Bez przerwy myślę o tej dziewczynie.
Spoglądam w gwiazdy i mam nadzieję, że kiedyś znowu się spotkamy. Bracie, chcesz znów ją zobaczyć? A ty nie? Ja? Chyba tu była jakaś bitwa. Nie lubię takich miejsc. Ginkaku. Naci. To oni chcą zamordować pana Sanadę? Właśnie. Co robimy, Ginkaku? Zaczekajcie chwilę. Na nich! Co robisz? Mówiłem ci, żebyś zaczekał. Zmiana planów. To są wrogowie. Posłuchajcie go. Do ataku. Na nich. Zdrajco. Nie ufaj obcym. Chodź. Yeah.
Jesteś diablicą. Kinkaku? Wszyscy zdrowi? To sieroty. Wojna zabrała im rodziców. Ale urosłeś. A ty jesteś gruby. Co się stało? Dlaczego płaczesz? Pobawimy się? Saburota, a gdzie twój brat? Zginął. Co to za jedni? To moi nowi przyjaciele. A od kiedy to masz przyjaciół wśród szlachetnie urodzonych? To są zabójcy, babciu. Płacą im za zabijanie ludzi. To prawda? Taka śliczna dziewczyna zabija dla pieniędzy? Zabijamy jedynie tych, którzy dążą do kolejnej wojny. Wojny nigdy nie znikną. Dopóki żyją ludzie, zawsze ktoś chce wojny. Tylko głupi by tego nie zauważył. Mówisz o nas? Przestań, Nagara. Słyszałaś? Nazwał nas głupcami. Obraził tych, którzy już zginęli. Przepraszam, jeśli cię dotknąłem. Ginkaku? Masz jakieś pieniądze? Mam nadzieję, że nie narozrabiałeś. To całkiem pokaźna suma. Cio? Nie ma dobrych lub złych pieniędzy. Wystarczy wykorzystać je w dobrym celu. Babciu Yone, spójrz jak dużo. Znów byłeś niegrzeczny. Nie umrzesz we własnym łóżku. Kiedy babcia jest zdrowa, nie brak wam jedzenia, a dzieciaki wesołe, to i nam jest raźniej. Cio, połóż go. W końcu na pewno zaśnie. Pomogę ci. Nie chcę. Prześpijcie się i odejdźcie stąd jak najszybciej. Zrobiliśmy coś złego? Nienawidzę zabójców.
Wychowujemy dzieci, żeby potem ktoś taki jak ty je zabił. Chcemy powstrzymać wojnę, żeby nie było więcej sierot. Piękne słowa. Ale co z dziećmi tych, których zabijacie? To... Wstawaj, Kozue. Azumi, idziemy. Nie pasujemy do tych ludzi. Nagara. Nasi wrogowie ukrywają się w świątyni Mangan. Pora na nasze posunięcie. Pan Sanada powinien ruszyć na Tenkaya. Wtedy powstaną zwolennicy rodu Toyotomi i będzie wojna. Tak jak tego chcemy. Będzie wojna. Pani Chiukimura wyjechał do Osaki. Mamy zupełnie wolną rękę. Zabawimy się, Tsuchigumo. Słyszałem, że nowi zabójcy szukają pana Masayukiego. Zajmę się nimi. Zostawiam ich tobie. Mamy wśród nich naszego szpiega. Zabijcie wszystkich. Pokażcie im siłę klanu Ueno Koga. Oddziały Sanady. Strasznie ich dużo. Będzie wojna. Chodźmy. Mogę was o coś spytać? Jak unikacie strzału? W czasie walki nikt was nie trafił z łuku. No dobrze, pokażę ci, żółtodziobie. Weź łuk i stań tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kroków. Tu jest 8 kroków. Z tej odległości mogę uniknąć każdej strzały. Azumi, wystarczy 6. Strzel do mnie. Stąd? Strzelić? Prosto we mnie. To cudowne, Nagara.
Strzały lecą bardzo powoli. Gorzej, jeżeli strzelec znajdzie się zbyt blisko. Idziemy. Puste. To góra Kudo. Tam jest Masayuki Sanada. Dotarliśmy na miejsce. Lubisz Azumi? Wciąż wędrujecie razem. Nic was nie łączy? O czym ty mówisz? Azumi jest jak młodsza siostra. Nic do niej nie czujesz? Lubię ją. Wszyscy z nas ją lubili, teraz już nie żyją. Muszę jej bronić w ich imieniu. Azumi lubi tego ginkaku. Podejrzewam, że chce z nim zostać. Bzdura. Przecież sam doskonale wiesz, że to prawda. No cóż. Jest podobny do Naciego. A ten Naci... kochała go? Odeślij ją do Ginkaku. A nasza misja? Sam mówiłeś, że chcesz ją chronić. Po co ma się narażać? Sami zabijemy Sanadę. Pomogę ci. Ginkaku. Masayuki Sanada opuścił górę Kudo. Co takiego? To prawda. Nikogo już tam nie ma. Muszę zobaczyć to na własne oczy. Nie wierzysz nam? Ta twoja misja jest aż taka ważna? A co cię to obchodzi? Dla kogo ryzykujesz życiem? I tak zawsze będzie wojna. Pomyśl lepiej o własnym życiu. Pamiętasz Chiyo? Nie chciałabyś mieć własnych dzieci. Chodź z nami. Chciałabym. Ale nie mogę. Niby dlaczego? Stój, zaczekaj. Azumi. Wszystko w porządku. Idź z Ginkaku. Coś ty znów wymyślił. Mam dość tej misji. Postanowiłem dalej iść tylko z Kozue. Powiem im zupełnie szczerze, znudziło mi się. Zrobiliśmy wiele rzeczy niemożliwych. Dlaczego mamy wciąż poświęcać życie? Straciliśmy wszystkich przyjaciół. Sami też zaraz możemy zginąć. Naprawdę tak myślisz? Oczywiście.
Zostań z Ginkaku, bądź szczęśliwa. Zapomnij o tej głupiej myśli. Agara, co ty wygadujesz? Obudź się. Sama się obudź. Mam dość ryzykowania życiem w cudzej sprawie. Odchodzimy. Żegnaj. Nie mów tak, Nagara. Hej, Ginkaku, opiekuj się Azumi. I czasami nie próbuj mnie szukać. Nagara. On ma rację. Spójrz na nas. Nic nie mamy, ale cieszymy się wolnością. Prawda? Jasne. Nie. Nie mogę. Jestem inna. Wszystko, co widzę i czego dotykam, jest zupełnie inne. Zostawcie mnie. Nie chcemy, żebyś była sama. Prawda? Tak. Nie odchodź. Stój. Zaczekaj. Chyba się udało. Ginkaku dobrze się nią zajmie. Będzie z nim szczęśliwa. Wierzę, że Ginkaku mówił prawdę. Sanady nie ma już na górze Kudo. Azumi nikogo tam nie znajdzie. Sami zabijemy Sanadę, prawda? Tak. Ruszajmy za nim. Pokażę drogę. Dobrze idziemy? Oczywiście. Mam wrażenie, że krążymy w kółko. Zaraz dojdziemy do głównego traktu. Pospieszmy się. Nagara. Dlaczego? Stałam bliżej niż 8 kroków. Tak mnie uczyłeś. Nie jesteś z nami? Jestem z klanu Ueno Koga. Od dzieciństwa trenowałam i żyłam z klanem Iga. Zdobywałam ich zaufanie i czekałam na właściwą chwilę. Teraz mam zabić Tenkaja. To moja pierwsza misja. Misja? Przedrzeźniasz nas? Nie chcę umierać.
Azumi. Azumi. Pozwól jej żyć. Nieproszeni goście. Przerwiemy walkę? Następnym razem cię zabiję. Mówiłem ci, że Sanady już tutaj nie ma. Odszedł z całym wojskiem. Prawdopodobnie ruszył na ten Kaja. Chcą cię tu dopaść, panie. Masayuki Sanada opuścił górę Kudo? Takie nas doszły wieści. Lepiej uchodzić. Zostawimy Azumi i jej ludzi? Nie mamy czasu, by ich uratować. Moim zadaniem jest chronić ciebie, panie. Mam ich zostawić? Panie. Azumi i Nagara. Wybaczcie mi, ale nie mogę czekać. Zgadzam się z twoją radą, Hanzo. Widzisz? Mówiłem. Pełno tutaj żołnierzy Sanady. Świątynia jest po drugiej stronie góry. Jesteśmy odcięci. Tu będzie prawdziwe piekło. Lepiej odejdźcie. Martwisz się o nas? Niepotrzebnie. Jesteśmy z tobą. Wiecie co? Będzie zabawa. Zabiję ich, ilu tylko zdołam. Już mnie bierze.
Nic mi nie powiesz w takiej chwili? Znałam kogoś, kto wyglądał dokładnie tak jak ty. Jeden z zabójców? Tak. Miał na imię Naci. Naci. Wielu ludzi wygląda podobnie. Co się z nim stało? Zginął. Zabiłam go. Co takiego? Idziemy. Zachodnie skrzydło gotowe, panie. Wschodnie skrzydło gotowe, panie. Zablokowaliśmy drogę do świątyni Mangan. Tenkai siedzi jak szczur w pułapce. Wrogowie już nam nie uciekną. Nie trać swoich ludzi, panie, pozwól nam się tym zająć. Zabijcie wszystkich. Tak jest. Stać. Za późno. To klan Uenokoga. Uciekaj, panie. Tędy. Tędy, panie. Uciekaj, panie.
Hanzo-sama. Miły jesteś. Maru. Zdrowi. Wszyscy zginęli. Dziękuję ci, Ginkaku, że mnie szanowałeś. O czym ty mówisz? Dobrze mi. Bracie. Bracie. Szefie.
Ani, spóźniłeś się. Nie zabiłem jej. Co takiego? To nie byli zwykli zabójcy. Zabili Roppę. Roppa nie żyje? Jak? Przecież... to niemożliwe. Lepiej zwabić ją w pajęczynę. Sieć trującego pająka? Nikt poza nami nie wie, jak to działa. Nić jest ostra jak brzytwa. Dotknie jej i już więcej nie ruszy się z miejsca. Ale to samo może spotkać także ciebie. Wtedy sama mnie dobij, pani. Przeżyło tylko paru wojowników, panie. To straszne. Wszyscy zginęli w twojej obronie. Rozumiesz? Ginkaku, przestań, Azumi. On ma rację. Kozue? Gdzie Nagara? Wpadliśmy w pułapkę żołnierzy Sanady. Nagara usiłował mnie obronić, potem nas rozdzielono. Da sobie radę. Zawsze potrafił szybko biegać. O co ci chodzi? O nic. Znalazłam skrót do obozu Tokugały. Chodźcie za mną. Lepiej odpocznij chwilę, panie. Misja. Misja. Nic z tego. Tam jest pełno żołnierzy wroga. Co? Zdrajczyni. Kozue? Nagara. Co się z nim stało? Moja misja. Pytałam cię, co naprawdę stało się z Nagarą. Zabiłam go. Co takiego? Prosił, żebym ci darowała życie. Ale nic z tego.
kłamiesz. Nie zastrzelę cię z tej odległości. Jozue, nie kłam. To moja misja. Nagara nie żyje. To ty go zabiłaś. Nie łaźcie za mną. Idę po Masayukiego. Więc to ty jesteś Azumi. Twoja mała zdrajczyni Kozue już nie żyje. Co takiego? Ja też straciłam przyjaciela. Zaraz rozerwę cię na strzępy. Mogłabym powiedzieć dokładnie to samo. Mam cię.
Widzę, że trucizna działa. Zabiłaś Roppę, Kozue i Tsuchigumo. Przez ciebie zginął klan Uenokoga. Kim ty właściwie jesteś? Nie masz chłopaka ani żadnych krewnych. W ogóle nie wiesz, czym jest prawdziwe życie. Nienawidzę cię. Czujesz działanie jadu? Już nie żyjesz. Idź do piekła. Gin. Masayuki sama. Azumi, dobrze się czujesz? Wytrzymaj. Azumi, ta twoja misja jest bez sensu. Muszę wypełnić misję. Wielu ludzi wygląda podobnie. Co się z nim stało? Naci. Misja. Naci. Poznajesz mnie? Naci. Wszystko będzie dobrze. Wkrótce minie działanie jadu.
Przeżyjesz. Nie umrzesz. Kunio. Panie. Kunio sama. Nie zabiłam jej, panie. Jak to? Jesteś ranna? Sam chciałeś wojny. Nie możesz się już cofnąć. Nie ustąpię. Zrobiłem to dla ciebie. Chciałem, żebyś była naprawdę szczęśliwa. Masayuki sama. Kunio. 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 Ginkaku? Ginkaku? Ginkaku! Oj, Ginkaku! Umarłeś dla mnie? Zrobiłeś to specjalnie? Co się ze mną dzieje?
Jestem przeklęta? Dlaczego wszyscy umierają? Wszyscy gotowi? Kapłan Tenkai musi zginąć. Ruszamy. Zdobycz sama przychodzi do nas. Zabić ją. Stać. Panie, z drogi. Jesteś za młoda na zabójczynię. Dlaczego chcesz mnie zabić? Żeby nie było nowej wojny. Głupie mrzonki. Yukimura. Musisz zabrać swoich żołnierzy, ojcze. Nie masz już żadnych sojuszników. Nie wtrącaj się. Możesz wracać na górę Kudo. To do niczego nie prowadzi, ojcze. Nic nie rozumiesz. To moja wojna. Ty nie masz z tym nic wspólnego.
pan Tenkai. Sanada Dono. Myślisz, że pokonasz wszystkich tych, którzy tu stoją? Wygląda na to, że przegrałem bitwę. Pamiętaj jednak, że Togukawa nie zapomni o mojej śmierci. Myślisz, że coś się zmieni, jeżeli cię oszczędzę? Lepiej zakończyć to tu i teraz. Zabraliście mi ukochaną. Wprost nienawidzę tej dziewczyny. Oddajcie mi ją. Potem spokojnie wrócę na górę Kudo i już nigdy nie podniosę ręki na ród Togukawa. Zaraz. Przecież tak nie można. Naprawdę chcecie ją tu zostawić? Jestem zabójczynią. Mogę umrzeć zawsze i wszędzie. Straciłam wszystkich przyjaciół. Zawsze myślałam, że walczymy o szlachetną sprawę. Teraz już wiem, że podstępnie nas wykorzystano. Ale nie będzie wojny. Bo Masayuki Sanada i tak zginie. Właśnie to miałem na myśli. Sam cię zabiję. Niech nikt nam nie przeszkadza. Ojcze, nie wtrącaj się, wiem co robię. To moja sprawa. Za moją ukochaną Kunio.
Ty. Ojcze. Nie strzelać. Stać. Do tyłu. Morderczyni. Stój, Kanbei. Zabiła wszystkich, którzy stali po stronie rodu Toyotomi. Mimo to, musisz uszanować wolę mojego ojca. Nie pozwolę, żeby ktoś splamił jego honor. Dziewczyna może spokojnie odejść. Chcę pomścić mojego pana Kiyomasę. Dobrze rozumiem, co teraz czujesz. Ale nie wolno złamać słowa samuraja. Nie będzie wojny? Misja skończona. Od tej pory nasze drogi na zawsze się rozchodzą. Co teraz zrobisz? Dokąd pójdziesz? Opracowanie wersji polskiej Witold Nowakowski, czytał Paweł Straszewski.